Karola, która jest reżyserką filmów dokumentalnych, jest Ada, która jest psycholożką. Początkującą pisarką. Jest początkującą pisarką, ale zbieżność absolutnie przypadkowa. Trochę zjawia się doświadczeniem. Jest Gabriel, który jest jej jego partnerem, partnerem Rudy, i Chris, który jest z nimi zaprzyjaźnieni. Oni właśnie pod wpływem, jak widzicie, to się jakoś dzieje, pod wpływem wycieczki do Czerwińska dochodzą do wniosku, że muszą pojechać odnaleźć rodzinę w Troja, w Stuttgarcie, i sprawdzić, czy ta rodzina nadal ma kołatkę. A mogą według nich łatwiej to zrobić, ponieważ są już właśnie starszakami. A ludzie w poprzekraczeniu, to jest moja teoria i moja obserwacja, że w którymś momencie starszaki zaczynają być przezroczyści społecznie. Nie wiem, to jest dla mnie zaskakujące zjawisko. Ja oczywiście wiem, że już faceci, jak ja będę szła kopiący lody, nie będą gwizdać jak kiedyś 20 lat temu, ej, tam, że tam w rodzaju uznania. Okej, dobra, jakoś to związa, że jest bez tego. Ale też mam wrażenie, że po prostu my też społecznie po przekroczeniu pewnego wieku już nie jesteśmy tacy widoczni. No i co? Trzeba to przełożyć na pozytyw, czyli może się uda w takim razie wejść do takiego mieszkania i zrobić zdjęcie, że ona tam wisi. No i ta czwórka starszaków rzeczywiście jedzie do Stuttgartu, znajduje mieszkanie z tej rodziny, zaczyna obserwację z barą ultrasów niemieckich, kibiców właśnie klubu piłkarskiego w Stuttgarcie. I skutek różnych okoliczności kradnę tą kołatkę, ale resztę to trzeba przeczytać. I to jest jakby cała początek historii i początek kłopotów, tak? I przy tym jakby ich sojusznikami są z kolei kibice polscy, tacy nieoczywiste, więc jest tam dużo. Ja się dobrze bawiłam przy pisaniu. Bardzo chciałabym, żeby Państwo też się dobrze przy tym bawili, bo ja się czułam świetnie. Więc mam nadzieję, że to się jakoś udzieliło. Mam wrażenie, że jak opowiadasz o swoich bohaterach, to jest w nich bardzo dużo z ciebie. To powiedz, w którego bohatera, którą część swojej osobowości włożyłaś? Jak bardzo ściągasz rzeczywistość, albo może też inspirujesz się jakimiś innymi bohaterami z rzeczywistości, żeby ich przenieść na kartę swoich powieści? Rzeczywiście. Ponieważ bohaterką Talula jest reżyserką filmów dokumentalnych, no w sposób oczywisty wiadomo, że się podzieliłam jakby swoim doświadczeniem. Mimo tego, że wszyscy mówią, że to o tobie, nie. Nie jest to wcale takie oczywiste. Dałam jej jeszcze trochę swoich fobii, takich różnych strachów, więc żeby była po prostu jak... No to to, że wszyscy się tym podzieliłam. Ale jest parę osób, którymi się inspirowałam rzeczywiście, no poza księdzem Jackiem. No, przyjaciół mi, rzeczywiście to jest zadziwiające, że mnóstwo ludzi, moich przyjaciół, upiera się, że to jest o nich. Mówią, że przecież to jestem ja. Ja właściwie to ja sobie myślę, że ja chyba zrobię taki konkurs. Zapraszam wam na stronie adres, że jeżeli Państwo będą mieli ochotę podrzucić mi prawdziwego człowieka jako inspirację, jako bohatera, to proszę bardzo do mnie napisać. Zobaczymy, piszę raz o tym, może się tam coś przyda. Proszę pamiętać, że Alicja pisze historię trochę kryminalne. Tak, prawda? Nie wiadomo, czy to się dobrze skończy. Nie wiadomo. I słuchajcie, z autorami i pisarzami jest o tyle niebezpiecznie, że nie można im się narażać, bo się utrwalą.